Czy można mówić o samoobronie, jeśli przychodzisz do kogoś z siekierą w Wielką Niedzielę? Dlaczego nikt nie zauważył, jak przy głównej ulicy w świąteczne popołudnie ktoś zamordował nastolatkę? I wreszcie, jak poszukiwanie pisanek w ogrodzie może zakończyć się masakrą 11-osobowej rodziny? Wielkanoc to święto, które zdaje się przyciągać zbrodnie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to właśnie o wielkanocnych masakrach opowiem Wam dzisiaj w Zbrodniach Prowincjonalnych. Wielkanoc to święto, które jakby nie patrzeć ma dużo wspólnego ze śmiercią, a właściwie to nawet z morderstwem, bo w końcu ukrzyżowanie Jezusa można by rozpatrywać właśnie w takich kategoriach. My przyzwyczailiśmy się do takiej dość ładnej, kolorowej oprawy tych świąt, kolorowe pisanki, kwiatki, wiosenne kolory, bazie, zajączki. Skupiamy się raczej na tym aspekcie zmartwychwstania, odrodzenia, również takiego odrodzenia w sensie bardziej naturalnym, odrodzenia przyrody po zimie, bo w naszym klimacie to się akurat tak wszystko ładnie ze sobą łączy. Ale żeby było zmartwychwstanie, musi najpierw być śmierć. I w przypadku tej biblijnej historii Jezusa jest to śmierć zadana w sposób bardzo brutalny. My przez te takie mocno już kulturowo wyeksploatowane motywy związane z męką, z ukrzyżowaniem, nie zawsze o tym chyba myślimy. Przyzwyczailiśmy się do widoku krzyża, obrazków drogi krzyżowej, ale gdyby tak odrzucić tę religijną symbolikę i spojrzeć oczami kogoś, kto nigdy nie słyszał o tradycjach chrześcijańskich, to w gruncie rzeczy jest to bardzo drastyczna historia. Mówię o tym dlatego, że robiąc research do tego odcinka zwróciłam uwagę, że w Wielkanoc jest popełnianych naprawdę sporo zbrodni. Większość z nich to nie są jakieś takie sprawy głośne, zagadkowe, o których się mówi w podcastach True Crime. Najczęściej to są takie typowe, brzydkie zbrodnie prywatne. Sąsiad zabił sąsiada w wielkanocny poranek, bo się z nim pokłócił. Rodzinna impreza zakończyła się awanturą i komuś rozbito głowę. Jakaś ekipa urządziła sobie tak zwane jajeczko, tylko za mało było tych jajeczek w stosunku do wódki i wszyscy się tak popili, że potem już nie pamiętali, co się działo, ktoś się pobił, ktoś zginął. Nie wiem, czy to wspomnienie ukrzyżowania tak jakoś wzmaga agresję, czy to raczej rezultat napięcia w relacjach rodzinnych i sąsiedzkich połączonego z alkoholem. W każdym razie coś jest z tą Wielkanocą nie tak. I ja przygotowałam dla Was dzisiaj trzy historie świąt wielkanocnych, które zakończyły się rzezią. Ten odcinek będzie miał więc nieco inną formułę niż moje typowe podcasty, ale to tylko takie jednorazowe, powiedzmy, świąteczne wydanie. Pierwsza historia wydarzyła się we wsi Gronowo. W 2019 roku, w Wielką Niedzielę, która wypadała 21 kwietnia, więc to była taka późniejsza Wielkanoc, jedna z tych, w które raczej nie powinien padać śnieg. Wieś Gronowo w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Lubomino, prowincja pełną gębą, wieś na Warmii oddalona od wszystkich dużych miast, gdzieś pośród pól i lasów, położona przy jednej z bocznych dróg. Taka miejscowość, że jeśli nie wiesz, że tam jest i nie masz w niej nic do załatwienia, to prawdopodobnie nigdy w ogóle do niej nie trafisz. Tereny typowo rolnicze, zaledwie 133 mieszkańców, 56 gospodarstw domowych, i od początku XXI wieku liczba ludności zmalała tutaj prawie o 1/4. W 2002 roku kanalizację miało tu zaledwie 45% gospodarstw, a spłukiwany ustęp 34% w XXI wieku w Unii Europejskiej. Nie wiem, czy coś się zmieniło, bo nowszych danych nie udostępniono, ale przypuszczam, że może teraz już trochę jest lepiej. Bezrobocie w 2019 roku wyniosło tutaj 17%, a więc znacznie powyżej średniej krajowej, ale za to przestępczość znacznie mniejsza, choć liczba tych najcięższych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców jest w gminie Lubomino większa od średniej dla całej Polski. No i to, co wydarzyło się w Wielkanoc w 2019 roku, zdecydowanie podchodzi pod tę kategorię. We wtorek, zaraz po świętach, okolicą wstrząsnęła szokująca wiadomość. W jednym z domów w Gronowie znaleziono zamordowanego człowieka. Zginął od licznych ciosów siekierą w okolice głowy, poza tym miał połamane żebra i mostek, był mocno poobijany, widać było ślady walki. Bezpośrednią przyczyną zgonu był krwotok do dróg oddechowych, czyli po prostu udusił się własną krwią.
Jego twarz była tak poraniona, że praktycznie niemożliwa do rozpoznania, jednak nie było wątpliwości, że był to mieszkaniec tego domu, w którym został znaleziony 65-letni Andrzej. Ustalono, że musiał zginąć w niedzielę wielkanocną. Ciało odkryli sąsiedzi, którzy zajrzeli do niego zaniepokojeni tym, że przez całe święta nie było go widać w obejściu ani nie kontaktował się z nikim z wioski. Drzwi do jego domu nie były zamknięte na klucz, jak to na wsi. Weszli więc, no i na podłodze w przedpokoju zobaczyli zmasakrowane ciało. Wkrótce na miejsce przybyli policjanci z Lidzbarka Warmińskiego, wezwani przez przerażonych mieszkańców wsi. Andrzej był takim sobie zwykłym rolnikiem, właśnie przeszedł na emeryturę i miał otrzymać swoją pierwszą wypłatę emerytury. Jego hobby była hodowla gołębi, choć alkohol był mu chyba równie bliski. Dlaczego skończył jako ofiara brutalnego morderstwa? Mieszkańcy Gronowa różnie o nim mówili. Jedni, że spokojny, towarzyski, wesoły, inni, że agresywny, kłótliwy, pijak i że nieraz wdawał się w różne bójki. Policjanci rozmawiali z jego sąsiadami i dość szybko odkryli, że jest jedna osoba, z którą powinni koniecznie porozmawiać o tym, co robiła w Wielką Niedzielę. Był to Jerzy, mieszkaniec Gronowa, który, tak jak wiele osób w tamtych okolicach, szczególnie we wsiach popegeerowskich, nie miał własnej ziemi, własnego gospodarstwa, nie był też nigdzie zatrudniony na stałe, miał 65 lat, podobnie jak Andrzej, i utrzymywał się przede wszystkim z prac sezonowych. Na stałe pomagał w jednym z gospodarstw, w którym też mieszkał, wynajmował tam pokój na parterze w domu należącym do jego pracodawcy. Od pewnego czasu między Andrzejem a Jerzym dochodziło do konfliktów. Z tego, co mówili świadkowie, wynikało, że mężczyźni jeszcze do niedawna się ze sobą kolegowali, spotykali ze sobą na kawę i ploteczki. No oczywiście nie na kawę, tak naprawdę. Panowie byli twardymi zawodnikami, libacje alkoholowe w domu Andrzeja trwały nieraz po kilka dni. Przez ten czas Jerzy w ogóle nie wychodził z jego domu i nocował tam. No ale podczas ostatniego spotkania Jerzemu coś zginęło. Na początku media pisały, że były to dokumenty, ale z informacji prasowej sądu wynika, że Jerzy podejrzewał swojego kompana o kradzież pieniędzy. Nie wiadomo, czy naprawdę podczas spotkania, czy też po je stracił. Nikt specjalnie nie dociekał, co właściwie ten Andrzej miałby zrobić z dokumentami kolegi. Pewnie Jerzemu po prostu wypadły z kieszeni, jak wracał po pijaku do domu. Nikt nie traktował jego opowieści jakoś poważnie, nikt oprócz Jerzego, który traktował to śmiertelnie poważnie i całkiem otwarcie groził Andrzejowi, że się zemści. Dlatego już we wtorek, zaraz po świętach, Jerzy znalazł się na komendzie policji, gdzie przesłuchano go w sprawie zabójstwa. Mężczyzna do niczego się nie przyznawał. No i tu następuje najlepszy moment tej historii. Nie wiem, czy powinno się to tak określać, ale zawsze mnie zachwyca to, jak beztrosko prowincjonalni zbrodniarze i nie tylko prowincjonalni traktują to wszystko, co może doprowadzić do ich schwytania. A ten to już był wyjątkowym geniuszem zbrodni. Jerzy nie przejmował się takimi drobiazgami jak monitoring i kamera zainstalowana w gospodarstwie, w którym pracował. Nie wiem, czy nie wiedział, że tam były, czy jakoś zapomniał. W każdym razie Jerzy zapewnił sobie pamiątkowe nagranie, na którym widać, jak wkrótce po zabójstwie Andrzeja myje sobie zakrwawione ręce w stawie, a następnie idzie przez łąkę do stogusiana, w którym chowa siekierę, tę samą, którą, co potwierdziły późniejsze badania, zamordowano Andrzeja. Jerzy miał na twarzy ślady krwi, przetarł je więc bluzą, którą następnie wrzucił za zbiornik na paszę, bo na pewno nikt go tam nie znajdzie. Po wszystkim Jerzy, jak gdyby nigdy nic, wykąpał się, przebrał i poszedł do krów. Zostawił za sobą tyle śladów, że brakowało chyba tylko krwawych odcisków butów, które by prowadziły z miejsca zbrodni prosto pod jego drzwi. Pomimo tych wszystkich dowodów Jerzy wciąż nie przyznawał się do winy. Wreszcie stwierdził, że zabił w samoobronie. Co ma sens, przecież po to się przychodzi właśnie w wielkanocne popołudnie do kogoś z siekierą, żeby go zabić w samoobronie. Przed sądem Jerzy tłumaczył, że zaczęli się szarpać i sam nie wie, jak to się stało, że nagle Andrzej stracił pół twarzy i pół głowy i życie, a siekierę zabrał z miejsca zbrodni, bo jak powiedział, to nie była siekiera Jerzego, więc dlaczego miałby ją zostawiać. Wyrok nie był chyba jakimś wielkim zaskoczeniem. Sąd skazał go ostatecznie na 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna wniósł apelację, ale wyrok został utrzymany. No i jeszcze jeden niewinny trafił do więziennej celi. I tak zakończyła się pierwsza wielkanocna historia, którą chciałam wam dziś opowiedzieć. Przed nami jeszcze dwie.
Ta druga wielkanocna zbrodnia nie będzie prowincjonalna, bo wydarzyła się w Łodzi i to już dość dawno temu, w 1962 roku, ale w opowieści o wielkanocnych masakrach postanowiłam odejść trochę od tego klucza prowincjonalnego i skupić się na historiach, które najbardziej mnie zainteresowały czy poruszyły, a historia Magdy Sobczak jest właśnie jedną z takich historii. Sprawa do dziś pobudza wyobraźnię, bo jest tajemnicza i nigdy nie udało się do końca wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się w poniedziałek wielkanocny w kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej, prawdopodobnie najbardziej znanej ulicy w Łodzi. W budynku przy Piotrkowskiej 161, w którym mieszkała rodzina Sobczaków, dzisiaj już nie ma. Wzburzono go kilka lat po wydarzeniach, o których dziś Wam opowiem. W 1962 roku wciąż jednak jeszcze stała trzypiętrowa kamienica z poddaszem, zdobieniami, balkonami. Solidna, przedwojenna kamienica wybudowana w latach 20. przez żydowskiego przedsiębiorcę, który otworzył w budynku elegancki sklep obuwniczy. W latach 60. czasy świetności kamienica miała już za sobą, ale wciąż była dość prestiżowym miejscem, głównie z powodu swojej lokalizacji. Rodzina Sobczaków zajmowała mieszkanie na trzecim piętrze. Rodzina Sobczaków, czyli Stanisław, jego żona Maria i dwie córki. 17-letnia Magda i starsza od niej o kilka lat Dorota. Dorosła już, choć wciąż jeszcze mieszkała z rodzicami, ale już sama na siebie zarabiała, pracując w urzędzie w Łodzi. Z kolei Magda była w 10 klasie 10 Liceum Ogólnokształcącego imienia Konopnickiej w Łodzi, szkoły, której dziś już nie ma. Zajmowali duże mieszkanie w lewej oficynie, do którego wchodziło się tak zwanymi schodami kuchennymi. To określenie to oczywiście pozostałość po dawnych czasach, w XIX wieku, na początku XX wieku, kiedy całe takie kamienice były zajmowane przez zamożne rodziny, mieszkała tam na stałe służba, w oficynach były części takie właśnie kuchenne, gospodarcze dla służby, a od frontu takie reprezentacyjne, gdzie mieszkali państwo. Później po wojnie takie kamienice były zabierane ich właścicielom i dzielono je na mniejsze mieszkania. Niejednokrotnie wychodziły z tego różne dziwne układy pomieszczeń. No i mieszkanie Sobczaków też właśnie było takim trochę nietypowym mieszkaniem, bo było jedynym mieszkaniem w tej części budynku. To znaczy znajdowało się na ostatnim piętrze i prowadziła do niego osobna klatka schodowa. Żeby do niej dojść, trzeba było przejść przez całe podwórko. Takie podwórko studnie, jak to w przedwojennych kamienicach. Stanisław Sobczak był właścicielem łódzkiej wytwórni cukierków. W latach 60. niewielu było w Polsce prywatnych przedsiębiorców, byli niemile widziani przez władzę, także prowadzenie takiego biznesu wymagało dość sporo sprytu, znajomości i takiej umiejętności lawirowania w tej dziwnej, perelowskiej rzeczywistości. No i Stanisławowi Sobczakowi to się udawało od lat. Jego fabryka cukrów i czekolady produkowała słodycze, które były znane w całej Polsce, w charakterystycznych zielonych puszkach. Sobczak był bardzo bogatym człowiekiem, jeździł Warszawą, a na początku lat 60. w Polsce mało kto mógł sobie w ogóle pozwolić na własne auto. Jego żona Maria nie pracowała, zajmowała się domem, a zatem Sobczakowie prezentowali taki bardzo tradycyjny model rodziny. Choć wiodło im się dobrze, nie mieli w zwyczaju popisywać się bogactwem. Zresztą w PRL-u chyba ogólnie zbytnie świecenie w oczy dobrobytem nie było dobrze widziane i mogło też przynieść niemiłe konsekwencje. Poza tym epatowanie bogactwem jakoś chyba nie pasowało do tej perelowskiej, siermierznej szarości i zwyczajności. Szczególnie, że zdobywanie majątku niejednokrotnie wiązało się z różnymi dwuznacznymi działaniami. Także Sobczakowie dostosowywali się do ówczesnej rzeczywistości. No a jaka była ta rzeczywistość, w której żyli? 1962 rok, trwa zimna wojna, wyścig kosmiczny pomiędzy USA a ZSRR, kryzys kubański, początki międzynarodowej histerii na punkcie Beatlesów, a w Polsce, no cóż, w Warszawie otwarto Supersam, pierwszy w Polsce wielkopowierzchniowy sklep samoobsługowy, a podczas wielkiej parady wojsk Układu Warszawskiego w Szczecinie polski czołg rozjechał gąsienicami 7 dzieci i ranił 21 osób. Premierę miał też film o dwóch takich, co ukradli księżyc. No więc takie to były czasy, niezbyt kolorowe. W 1962 roku święta wielkanocne też przypadały późno. 24 kwietnia był już wtorek po świętach i to właśnie wtedy wieczorem, koło 21:00,
Do domu wróciła rodzina Sobczaków, która w niedzielę po świątecznym śniadaniu, na którym gościli znajomych, łódzką aktorkę i jej syna, początkującego lekarza, wyruszyli z Łodzi i wybrali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Pogoda była piękna, temperatura jak w lato. Sobczakowie postanowili więc skorzystać z tego, wsiedli do auta i ruszyli do stolicy. W domu została tylko 17-letnia Magda. Podobno miała w planach wycieczkę pieszą do Wiączyń pod Łodzią. Był to rajd organizowany przez drużynę harcerską, do której należała. Chociaż trudno powiedzieć, czy to był prawdziwy powód, czy jedynie wymówka, bo nastolatka z jakiegoś powodu nie chciała jechać z rodzicami do Warszawy. No w każdym razie ten rajd był faktem, bo później potwierdziła to też jej przyjaciółka. To, że Magda zostanie sama w domu na resztę świąt, nie było chyba jakimś problemem dla jej rodziców. W końcu była prawie dorosła. Dwa dni szybko minęły. No i po tym powrocie we wtorek już na klatce schodowej Sobczakowie pomyśleli, że coś było nie tak. Na podłodze przed ich drzwiami stały dwie butelki mleka. Kiedyś był taki popularny system, że można było zamówić sobie takie poranne dostawy mleka w szklanych butelkach, które potem były do zwrotu. Butelki z mlekiem zabierało się co rano, ale widać, Magda mleka z klatki z jakiegoś powodu nie zabrała, co już samo w sobie było podejrzane. No niestety później było tylko gorzej. W przedpokoju paliło się światło, a na podłodze leżał rozbity wazon. To też nie było normalne. W mieszkaniu panował bałagan. Z szaf powyrzucano na podłogę rzeczy. Szuflady były pootwierane. Kiedy Sobczakowie przeszli do pokoju, zobaczyli Magdę. Dziewczyna leżała na podłodze, była ubrana w koszulkę i spodenki gimnastyczne i nie dawała znaku życia. Jej twarz i klatka piersiowa były przykryte poduszką, natomiast po podniesieniu tej poduszki okazało się, że w jej sercu tkwił wbity nóż. Obok leżała rozbita butelka po piwie i kawałki szkła pochodzące z kryształowego wazonu. Wkrótce na miejsce przybyła milicja i rozpoczęła oględziny miejsca zbrodni. Z ustaleń milicjantów wynikało przede wszystkim, że do mieszkania fabrykanta nie włamano się. Ktoś albo miał klucze, albo Magda sama otworzyła mu drzwi. Pytanie, czy otworzyła je komuś obcemu, czy też był to ktoś znajomy, kogo nie bała się wpuścić do środka. Założono, że prawdopodobnie atak rozpoczął się w przedpokoju, zaraz po wejściu napastnika do mieszkania. Tam stał na półce wazonik, który później leżał rozbity na podłodze. Milicja przyjęła, że przepychanka wywiązała się przy drzwiach. Na ścianie były odciski śladów dłoni. Mogło jednak być też tak, że Magda wpuściła do domu kogoś znajomego przez jakiś czas. Może siedzieli razem w pokoju, tam doszło do jakiejś kłótni, szarpaniny. Magda chciała uciec, pobiegła do drzwi, no i tam została złapana i uderzona wazonem w głowę. To jest jednak taka mniej prawdopodobna wersja. Najbardziej prawdopodobna jest taka, że dziewczyna już w progu zorientowała się, że do mieszkania próbuje się dostać ktoś niepowołany. Potem pobiegła w stronę okna, prawdopodobnie w nadziei, że udaje się wezwać pomoc. W końcu mieszkała przy ruchliwej ulicy, był dzień, piękna pogoda, więc pewnie chodziły tamtędy jakieś osoby. Gdyby krzyknęła przez okno, może ktoś by ją usłyszał i w ten sposób uratowałaby swoje życie. No ale nie zdążyła dobiec do okna, napastnik złapał ją w jadalni, zadał jej cios pustą butelką po piwie, która stała na stole. Butelka się rozbiła, więc następnie chwycił kryształowy wazon, którym uderzył dziewczynę. Następnie nieprzytomną przeniósł do sąsiedniego pokoju, no i tam została trzykrotnie dźgnięta w serce nożem, który również pochodził z mieszkania Sobczaków. A więc intruz, który wtargnął do mieszkania przy Piotrkowskiej, nie przyszedł z zamiarem zamordowania Magdy. Gdyby tak było, przyszedłby jakoś uzbrojony. Tymczasem ewidentnie chwytał to, co było pod ręką. A więc coś musiało tu pójść nie tak. Albo Magda przyjęła w mieszkaniu gościa, który z jakiegoś powodu w pewnym momencie ją zaatakował. No albo był to włamywacz, który spodziewał się zastać puste mieszkanie. Zwykle w takich sprawach, kiedy ginie młoda dziewczyna, wszyscy podejrzewają jakieś motywacje seksualne. Może jakiś odrzucony chłopak, zazdrość czy inne emocje o podłożu, nazwijmy to, romantycznym. Tutaj jeszcze był ten motyw, że twarz Magdy i jej rana w piersi zostały
przykryte poduszką, a to jest często taki sygnał, który mówi śledczym, że sprawca mógł być jakimś znajomym ofiary, kimś bliskim, bo ta potrzeba zakrycia twarzy ofiary pojawia się często właśnie tam, gdzie morderca zna swoją ofiarę i jakoś tak nieświadomie przykrywa ją, żeby w ten sposób się nią w pewien sposób zaopiekować, czy też dlatego, że ma wyrzuty sumienia, kiedy patrzy na jej twarz. Jednak o uczuciowych sprawach Magdy niewiele było wiadomo. Nie miała chłopaka, nie należała do takich osób bardzo towarzyskich, nie chodziła dużo po jakichś imprezach czy lokalach. Zresztą wtedy też takich lokali, w których by się mogły bawić nastolatki, aż tak dużo nie było. Magda należała do harcerstwa, miała więc tam jakichś znajomych. Poza tym skupiała się na nauce, była raczej taką poważną, rozsądną dziewczyną, planowała iść na studia, co też w tamtym czasie było o wiele mniej powszechne niż dzisiaj. Także prawdopodobnie ten trop romantyczny był ślepą uliczką. Milicyjne oględziny potwierdziły też, że dziewczyna nie została przed śmiercią zgwałcona, nie odbyła stosunku, ani też nie była w jakiś inny sposób napastowana. Także raczej nie było to zabójstwo na tle seksualnym, a już z pewnością sprawca nie włamał się tam, żeby Magdę zgwałcić. Dziewczyna była kompletnie ubrana, nie było śladów, które by świadczyły, że ktoś próbował ją rozebrać. Także ten trop należało raczej odrzucić. Poza tym lekarz, który oglądał zwłoki, doszedł do wniosku, że zabójca musiał znać się trochę na anatomii. Trzy uderzenia, od których zginęła Magda, zostały zadane ostrzem skierowanym równolegle do żeber. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś, kto w takiej chaotycznej szarpaninie od razu zadaje cios w taki precyzyjny sposób, musiał coś na ten temat wiedzieć. Wyjaśnienie tej zbrodni wydawało się dość proste. Bałagan w domu, przetrząśnięte szafki świadczyły o motywie rabunkowym. Ktoś, prawdopodobnie ktoś, kto albo znał rodzinę Sobczaków, albo słyszał o nich od kogoś, obserwował ich dom, widział ich wyjeżdżających na święta lub w jakiś sposób dowiedział się, że nie będzie ich w domu przez kilka dni. Wiedział o ich majątku, wiedział, że na pewno mają w mieszkaniu pieniądze, kosztowności, inne cenne rzeczy. Zaplanował więc włamanie i dopiero kiedy wszedł do środka, może w jakiś sposób udało mu się wcześniej dorobić klucze, okazało się, że w mieszkaniu jest młodsza córka Sobczaków. Włamywacz nie był na to przygotowany, nie miał przy sobie żadnej broni, stąd te kolejne przypadkowe przedmioty, którymi atakował dziewczynę. Może Magda Sobczak znała włamywacza, dlatego ten musiał koniecznie się jej pozbyć, bo mogłaby go wskazać, ale może też włamywacz spanikował, bał się, że jeśli zacznie uciekać, a dziewczyna narobi krzyku, to zostanie schwytany. Jednak to wyjaśnienie, że był to napad rabunkowy, też ma pewne luki. Mieszkanie Sobczaków było splądrowane, ale nic z niego nie zginęło. Całe wyposażenie było na swoim miejscu, nie tknięto też pieniędzy, które można było tam bez trudu znaleźć, leżały na wierzchu, były tam futra, biżuteria, nic z tego nie zostało skradzione. Oczywiście mówimy o czasach PRL-u. Transparentność w biznesie nie była wtedy jakoś przesadnie ceniona, też prawo było skonstruowane tak, żeby utrudnić życie prywatnym przedsiębiorcom, także Sobczak mógł mieć jakieś pieniądze czy wartościowe rzeczy, inne waluty albo sztabki złota, których posiadanie było nielegalne. Dlatego nie przyznał się, że zginęły, no bo mógł przez to mieć kłopoty. Choć jeśli ktoś włamał się do mieszkania, to raczej zabrałby wszystkie pieniądze, jakie mu weszły w ręce, a nie tylko te, które Sobczak próbował ukryć. No chyba, że Sobczak próbował ukryć coś innego. A włamywaczowi nie chodziło wcale o pieniądze, ale o jakieś dokumenty, jakieś dowody, coś, co mogło kogoś skompromitować. Takie podejrzenia też się pojawiły, choć nie znaleziono na nie żadnego potwierdzenia. Milicja próbowała ustalić, jak wyglądały ostatnie godziny życia Magdy Sobczak, kiedy ostatni raz ktoś miał z nią kontakt i kiedy zginęła. Autorzy książki Pity Wal-Łucki, Jarosław Warzecha i Adam Antczak podają, że w wielkanocny poniedziałek sąsiedzi widzieli, jak nastolatka opalała się na balkonie. W tym roku w święta to chyba nie będzie możliwe, no chyba, że spędzacie je gdzieś na Teneryfie. Później Magda czytała lekturę, którą miała zadaną w szkole. Była to lalka Bolesława Prusa. Taki zresztą miała plan na to popołudnie. Jako ostatnia rozmawiała z nią jej szkolna koleżanka Ania. Dziewczyny rozmawiały przez telefon w poniedziałek wieczorem. Ania próbowała ją namówić na wypad na mecz koszykówki.
ale Magda wymówiła się nauką. Miały się spotkać podczas planowanej wycieczki z harcerzami. We wtorek przed wycieczką z samego rana Ania zadzwoniła jeszcze do Magdy, żeby jej powiedzieć, żeby ta zabrała ze sobą aparat fotograficzny. Jednak już nikt nie odebrał. Ania postanowiła więc zajść po drodze do przyjaciółki, żeby jej o tym przypomnieć i wspólnie pójść na zbiórkę. Ta jednak nie otwierała. Mieszkańcy kamienicy przy Piotrkowskiej mówili o młodym mężczyźnie w zielonym płaszczu, który w wielkanocny weekend kilkukrotnie był widziany w kamienicy, na podwórku i w jej okolicach przez kilka osób, niezależnie od siebie. Po raz ostatni widziano go o 18 w lany poniedziałek. Oczywiście były święta i mógł to być po prostu członek rodziny kogoś z mieszkańców Piotrkowskiej 161. Nikt jednak nie miał w święta gościa, który pasowałby do tego opisu. Nikt też nie wiedział, kim mógł być. Milicja nie dowiedziała się o nim niczego więcej i śledztwo powoli traciło rozpęd. Stanisław Sobczak, usiłując jakoś pomóc milicji w rozwiązaniu sprawy, wyznaczył gigantyczną nagrodę za pomoc w ujęciu sprawcy – 250 tysięcy złotych, podczas gdy średnia pensja wynosiła w tamtym czasie około 2 tysięcy. Wydawać by się mogło, że taka suma rozwiąże języki, jednak śledztwo utknęło w martwym punkcie i 6 listopada 1963 roku śledztwo zostało ostatecznie umorzone. To nie zahamowało pytań i domysłów mieszkańców Łodzi, dla których ta zbrodnia wciąż była szokująca. Jak to możliwe, że w słoneczny, ciepły dzień przy najbardziej ruchliwej ulicy w Łodzi w dzień doszło do zbrodni i nikt niczego nie zauważył? Snuto więc różne domysły. Sobczak był bogaty, niewykluczone, że część dochodów miał gdzieś na boku. Ktoś, kto o tym wiedział, mógł popełnić kradzież doskonałą. Wejść do mieszkania, kiedy nikogo tam nie było, ukraść pieniądze czy złoto, którego oficjalnie też tam nie było, i pozostać bezkarnym. Sobczak nie mógł iść na milicję i zgłosić kradzieży, nie narażając się samemu na odpowiedzialność karną, a przestępstwa gospodarcze były w PRL-u karane wyjątkowo surowo. Jeśli pamiętacie tak zwaną aferę mięsną właśnie z lat 60., no to tam za kradzieże mięsa, łapówki i szereg różnych nieprawidłowości przy prowadzeniu właśnie biznesu związanego ze sprzedażą mięsa jedna osoba została skazana na karę śmierci i tę karę wykonano. A pozostałe wyroki to były dożywocia i od 9 do 12 lat więzienia. Także można było realnie obawiać się wyjścia na jaw takich faktów. Jak to w PRL-u często bywało, jeśli w jakiejś sprawie za dużo było znaków zapytania, ludzie zaczynali podejrzewać, że jakiś udział musiały mieć tutaj służby bezpieczeństwa. Podejrzewano, że kilku pracowników bezpieki mogło wykryć jakieś przekręty Sobczaka, ale zamiast wybrać oficjalną drogę, aresztować fabrykanta i oskarżyć, postanowili się wzbogacić. Jednak w mieszkaniu zastali młodszą córkę Sobczaka, no i popełnili morderstwo, którego nie planowali, a potem, wykorzystując swoje stanowiska, zrobili wszystko, żeby sprawa nie została nigdy rozwiązana. Dziś trudno ocenić, czy nieudolne śledztwo wynikało po prostu z faktu, że milicja niespecjalnie przykładała się do swojej roboty, czy też faktycznie ktoś się starał, żeby za dużo nie udało się odkryć. Prawdopodobnie, gdyby ta zbrodnia została popełniona dzisiaj, mordercę udałoby się schwytać. W mieszkaniu zostało sporo śladów, no ale ówczesne techniki nie pozwalały na zbadanie ich w takim stopniu, w jakim byłoby to możliwe dzisiaj. Od umorzenia śledztwa minęło 10 lat, o sprawie trochę zapomniano, kiedy nagle pojawił się nowy wątek. Przy okazji innej głośnej w tym czasie sprawy kryminalnej, afery raczej, czyli rozbicia tzw. grupy inżynierów. W 1973 roku milicja rozbiła szajkę włamywaczy. W jej skład wchodzili młodzi ludzie, którzy zaczynali jako licealiści i studenci. Głównie pochodzili z tzw. dobrych domów. Ich sposób działania polegał na tym, że podczas różnych imprez, prywatek, w których brali udział, na których się bawili z rówieśnikami, wyciągali z kieszeni albo z toreb niektórych gości klucze do ich mieszkań i robili ich odciski. A następnie dorabiali klucze i wchodzili do mieszkań pod nieobecność ich właścicieli i okradali ich. Jeden z zatrzymanych, niejaki Wojciech, zeznał, że wie, co stało się z Magdą Sobczak,
twierdził, że razem ze swoim kolegą Markiem włamali się do mieszkania przy Piotrkowskiej po tym, jak podczas zabawy w Młodzieżowym Domu Kultury wyjęli z torebki dziewczyny klucze, zrobili ich kopię, a z legitymacji dowiedzieli się, jaki był jej adres. Miało to być takie samo włamanie jak wszystkie inne, ale tym razem popełnili błąd i nie zorientowali się, że ktoś był w domu. Wojciech zeznał, że uderzył dziewczynę wazonem w głowę. Jednak im dłużej go przesłuchiwano, tym mniej wiarygodnie brzmiały jego zeznania. Nie znał rozkładu mieszkania, nie potrafił podać wielu szczegółów. To, co opowiedział, ograniczało się do informacji, które można było przeczytać we wszystkich gazetach. Jego wspólnik, czy też rzekomy wspólnik Marek, nie mógł potwierdzić jego słów, bo już nie żył. Jakiś czas wcześniej otruł się strychniną. Ostatecznie uznano, że Wojciech ma skłonności do konfabulacji i w rzeczywistości nie miał żadnego związku ze sprawą Magdy Sobczak. Sprawę umorzono więc ponownie w 1974 roku, no i od tamtej pory nic więcej się w niej nie wydarzyło. O Magdzie Sobczak przypomina dzisiaj piękny nagrobek na starym cmentarzu przy Ogrodowej w Łodzi. Na pomniku stoi rzeźba dziewczyny, która wyciąga w górę obie ręce, w których trzyma kwiat. Na twarzy ma uśmiech, wygląda bardzo pogodnie. Widocznie taką chcieli ją zapamiętać bliscy, a nie taką, jaką zobaczyli ją po raz ostatni po powrocie ze świątecznej wycieczki. I tak kończy się druga opowieść o wielkanocnych zbrodniach, a przed nami trzecia i najbardziej spektakularna wielkanocna masakra. W trzeciej historii przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, do Białego Domku na przedmieściach Hamilton w stanie Ohio, domku, który dziś uchodzi za nawiedzony, ale wtedy był po prostu jednym z wielu. Uliczka Minor Avenue w Hamilton wygląda jak typowe amerykańskie przedmieście z serialu o nastolatkach. Domki obłożone białym sidingiem stoją blisko siebie, wszystkie niemal identyczne, z ozdobnymi kolumienkami, z werandami udekorowanymi kwiatami, dzwonkami wietrznymi, z wiklinowymi meblami ogrodowymi, równo przycięte trawniki, przed niektórymi domami powiewają amerykańskie flagi, no bo jakże inaczej. Gotowy plan serialu albo filmu o amerykańskim przedmieściu, albo raczej horroru. Dom Rupertów nie różnił się niczym od pozostałych stojących przy Minor Avenue. Dziś, w przeciwieństwie do innych budynków na tej ulicy, nie zobaczymy go na mapach Google, został zamazany. Widocznie zbyt wielu ciekawskich próbowało go odnaleźć, ale wtedy był rok 1975 i nikt jeszcze nie wyobrażał sobie, że kiedyś będzie istniało coś takiego jak mapy Google. Podobnie jak nikomu nie przyszło do głowy, że w Białym Domku na przedmieściach Hamilton dojdzie do zbrodni, która przejdzie do historii jako masakra w Niedzielę Wielkanocną. W 1975 roku Niedziela Wielkanocna wypadała 30 marca. Charity Rupert organizowała w swoim domu na przedmieściach Hamilton duże, głośne, rodzinne święta. Charity była wdową już od około 30 lat. Ona i jej mąż Leonard mieli tylko dwoje dzieci, synów Leonarda Juniora i Jamesa. Ale jej syn Leonard i jego żona Alma postarali się i uczynili ją babcią aż 8 wnucząt. W 1975 roku dzieci miały od 4 do 17 lat, a więc święta spędzone w towarzystwie starszego syna i jego rodziny musiały być głośne, wesołe i pełne zamieszania. W wielkanocny poranek Leonard Jr. i Alma przyszli z całą swoją gromadką na Minor Avenue, gdzie babcia przygotowała dla swoich wnuków tradycyjną wielkanocną zabawę w poszukiwanie pisanek w ogrodzie. W tej zabawie nie uczestniczył tylko jeden członek rodziny Rupertów, młodszy syn Charity, James. James, który nadal mieszkał z matką, miał potężnego kaca i odsypiał właśnie noc spędzoną na piciu w pobliskim barze. No cóż, każdy może spędzać święta tak jak lubi. James Rupert przespał więc cały poranek i większość popołudnia, wstał około 16. Kilka godzin później dyżurny z lokalnego posterunku policji odebrał telefon od Jamesa Ruperta. Mężczyzna powiedział tylko, że w jego domu doszło do strzelaniny. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, nie spodziewali się nawet, co w tym przypadku to oznaczało.
kiedy dotarli przed drzwi jednego z przystrojonych wielkanocnymi dekoracjami białych domków przy Minor Avenue, otworzył im mężczyzna koło 40 w okularach, w grubych czarnych oprawkach, takich jakie były popularne w latach 60. Z wyglądu przypominał trochę Woody'ego Allena, drobny, niepozorny i neurotyczny. Tuż za nim w salonie, do którego prowadziły frontowe drzwi, leżało na podłodze ciało. Były to zwłoki 15-letniego Thomasa Ruperta, za nim obok kanapy skulone ciało najmłodszego członka rodziny, 4-letniego Johna, ale to był dopiero początek. W pokoju dziennym były jeszcze 3 ciała, obok wśród poprzewracanych wielkanocnych koszyczków i porozrzucanych pisanek leżeli 12-letnia Ann Rupert, 16-letni Michael i 17-letni Leonard III. W kolejnym pomieszczeniu przylegającej do salonu kuchni było jeszcze gorzej. 6 ciał zamordowanych członków rodziny Rupertów niemal całkowicie zakrywało podłogę, także ledwo można było między nimi przejść. Wśród zamordowanych była 65-letnia Charity, seniorka rodziny. Leżała obok lodówki, na której ktoś odłożył strzelbę. Naboje walały się po stole. W kuchni pomiędzy porozrzucanymi resztkami mielonej wołowiny, cebuli i pomidorów odnaleziono ciała starszego syna Charity, 42-letniego Leonarda Juniora i jego żony, 38-letniej Almy oraz dzieci, 9-letniej Teresy, 11-letniego Davida i 13-letniej Carol. Kiedy ich zaatakowano, byli w trakcie przygotowywania kanapek z mielonym mięsem, zwanych przez Amerykanów Sloppy Joe, czyli niechlujny Joe. To taka tradycyjna, szybka potrawa, trochę jak burger. Taka liczna rodzina, aż 8 dzieci, a z nich wszystkich pozostał tylko jeden mały, smutny człowieczek, neurotyczny James Rupert. James Rupert był takim wręcz stereotypowym przegrywem, można powiedzieć. Można by uczynić go bohaterem jakiegoś sitcomu, ale wtedy zapewne każdy by powiedział, że to strasznie kliszowa postać. James był młodszym synem, młodszym od swojego brata Leonarda Juniora zaledwie o 2 lata, ale można było odnieść wrażenie, że rodzice wszystko co najlepsze przelali w swojego pierworodnego, a dla młodszego syna nic już nie zostało. Leonard był przystojnym chłopakiem, jak to się mówi, taki all-American boy. Wszystko w życiu mu się udawało, ukończył studia, studiował elektrotechnikę. Wkrótce potem ożenił się z Almą, z którą wcześniej przez pewien czas spotykał się James, także najgorzej. Para doczekała się już, jak wiemy, 8 dzieci, mieszkali we własnym domu na przedmieściach. Leonard miał dobrą pracę, był inżynierem w General Electric, nieźle zarabiał, matka mogła być z niego dumna. I jeśli zaś chodzi o Jamesa, no to jego biografia była niemal w każdym punkcie odwrotnością biografii jego brata. Niepozorny, zakompleksiony okularnik, zawsze z nosem w książce, trochę niezręczny, trochę nerwowy. Od najmłodszych lat rodzice dawali mu odczuć, że jest dla nich tylko rozczarowaniem. Jego matka marzyła o córce, więc gdy urodził się syn, nie była zachwycona, choć trudno obwiniać o to kogokolwiek, a już zwłaszcza Jamesa. Z kolei ojciec, który zmarł, gdy James miał zaledwie 12 lat, za swojego życia też nie okazywał synom zbyt wiele odczucia. Był przy tym gwałtowny, agresywny, no i ogólnie budził lęk. Kiedy zmarł, głową rodziny został Leonard Jr., 14-letni wówczas. Starszy brat nie był wcale bardziej wyrozumiały dla Jamesa niż ojciec. Drwił z niego często, śmiał się z jego słabości, mówił, że jest nieudacznikiem. No a jak człowiek od najmłodszych lat słyszy tylko, że jest do niczego, to choćby nie wiadomo, jak był zdolny, istnieje szansa, że skończy właśnie jako nieudacznik. No i tak właśnie było z Jamesem. Już jako nastolatek chłopak czuł się tak nieszczęśliwy, że próbował ze sobą skończyć. Uciekł z domu i chciał się powiesić na prześcieradle, no ale jak na nieudacznika przystało, nie udało mu się. Także musiał wrócić do domu. Nie udało mu się też ukończyć studiów, które przerwał po 2 latach. Później jeszcze ukończył kurs kreślarski, ale i tak ciągle był bez pracy. Nigdy się nie ożenił, nie miał też partnerki. W ogóle w jego życiu nie było wielu kobiet. A jak już jakąś spotkał, to potem się okazywało, że wolała jego brata. Co jakiś czas gdzieś się zatrudniał, ale bardzo szybko tę pracę tracił. W 1975 roku był bezrobotny już od 7 lat. Mieszkał z matką i pogrążał się w alkoholizmie.
Charity była już coraz bardziej sfrustrowana nieudolnością syna. Na dodatek James zaciągnął dług u matki i brata po tym, jak stracił oszczędności w związku z krachem na giełdzie, do którego doszło w 1973 roku. No i matka traciła już cierpliwość do swojego młodszego syna i coraz częściej żądała, żeby wyniósł się z jej domu. Mówiła mu, że jeśli może sobie pozwolić na kupowanie piwa co wieczór, to znaczy, że stać go też na płacenie czynszu. Trudno nie przyznać jej racji, ale James chyba był innego zdania. Nie czuł się na siłach, żeby szukać nowego mieszkania. Nie miał zresztą za bardzo dokąd pójść. W barze, w którym miał zwyczaj się zalewać w trupa, powiedział barmance, że będzie musiał rozwiązać problem. Kobiecie nawet nie przeszło przez głowę, jakiego rodzaju rozwiązanie James miał na myśli. No to się okazało w wielkanocne popołudnie, kiedy skacowany James o 16 zszedł na dół z załadowanym Magnum 357, dwoma pistoletami kalibru 22 i karabinem. Także miał 4 sztuki broni. Chwilę wcześniej jego brat zapytał go, jak tam Volkswagen, co James odebrał jako drwinę z jego niezbyt sprawnego auta i jako kolejny przytyk do tego, że był od Leonarda mniej zamożny i mniej uprzywilejowany. Zdaje się, że w ich relacji taka złośliwość była na porządku dziennym, ale ta przepełniła już czary goryczy. Jako pierwszego James zastrzelił właśnie swojego brata, później bratową, następnie matkę, która rzuciła się na niego, usiłując go powstrzymać. Potem zostały już tylko dzieci. James strzelał wszystkim po kolei w głowę. Zanim właściwie się zorientowały, że coś się dzieje i zanim były w stanie jakkolwiek zareagować, czy spróbować uciec, czy się jakoś bronić. Później jeszcze poprawiał, żeby mieć pewność, że na pewno zginęli i że nie uciekną. Łącznie wystrzelił około 35-40 pocisków. Cała ta masakra, śmierć 11 osób, prawdopodobnie trwała zaledwie 2 minuty, może 4. Prokurator okręgowy, który był na miejscu zbrodni, powiedział później, że na podłodze było tyle krwi, że ściekała pomiędzy deskami podłogowymi i kapała do piwnicy. Kolejne 3 godziny James spędził robiąc Bóg wie co, zanim zadzwonił na policję. Niektóre źródła twierdzą, że zamierzał popełnić samobójstwo, ale ostatecznie zrezygnował, bo bał się, że to grzech śmiertelny. Zupełnie nie jak to, co zrobił przed chwilą wcześniej. Sprawca wielkanocnej masakry został oczywiście natychmiast aresztowany. Z domu przy Minor Avenue wynoszono kolejne przykryte workami ciała. Sąsiedzi patrzyli na to z niedowierzaniem. Rodzina Rupertów nigdy nie sprawiała problemów. Uchodziła za spokojną, sympatyczną. James był też spokojnym, niepozornym facetem, nie miał żadnej kartoteki kryminalnej. Nawet jeśli trochę pił i nie miał pracy, to przecież nikt by nie pomyślał, że może być zdolny do takiej zbrodni. Wszyscy usiłowali zrozumieć, co się wydarzyło i dlaczego do tego doszło. Choć takiego wyjaśnienia tak naprawdę nigdy nie otrzymali. Wkrótce odbył się pogrzeb 11 ofiar. Wszyscy zostali pochowani w Arlington Memorial Gardens w Cincinnati w stanie Ohio. A już w czerwcu 1975 roku w Hamilton odbyła się pierwsza rozprawa. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Rupert odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytania i był bardzo niechętny do współpracy. Jego linią obrony miała być niepoczytalność. Obrona zwracała uwagę na to, że Rupert był przez większość życia bity i wyśmiewany przez swojego brata, że to odbiło się na jego psychice. 2 psychiatrów zeznało podczas procesu, że Rupert cierpiał na paranoję i urojenia, manię prześladowczą. Obaj powiedzieli, że Rupert nie był w stanie kontrolować swoich działań w czasie strzelaniny. Prokuratura była jednak przekonana, że to tylko unik, że tak naprawdę morderstwo miało motywacje czysto finansowe, że uznany za niepoczytalnego i skierowany na leczenie, James za kilka lat wyjdzie sobie na wolność i odziedziczy spadek w wysokości około 300 tysięcy dolarów, bo na tyle szacowano majątek matki i brata i podejrzewali, że dokładnie tak mężczyzna sobie to zaplanował. A prokuratura nie zamierzała dopuścić do tego, żeby ten plan się powiódł. Ława przysięgłych uznała Jamesa Ruperta winnym 11 morderstw i skazała go na dożywocie. Ten wyrok został jednak zaskarżony.
Obrońca Ruperta znalazł jakieś uchybienia proceduralne, przez co wyrok został unieważniony i wszystko zaczęło się od nowa. Tym razem proces przeniesiono do Findlay. Sprawa była zbyt głośna w Hamilton, żeby Rupert mógł liczyć na sprawiedliwy proces. Trudno było znaleźć ławników, którzy nie znają szczegółów sprawy i mają do niej neutralny stosunek. Jednak i tym razem zapadł taki sam wyrok. Do apelacji doszło dopiero w 1982 roku. Adwokat, który bronił Jamesa, zamierzał dowiedzieć, że jego klient jest niepoczytalny. Sam sfinansował zatrudnienie biegłych psychiatrów i psychologów z całego kraju, którzy mieli to potwierdzić. No i to doprowadziło do dość dziwnego wyroku. Ostatecznie zapadł wyrok, zgodnie z którym James Rupert był winien jedynie dwóch morderstw, swojego brata i matki. Natomiast do 9 pozostałych morderstw uznano, że James był niewinny, ponieważ podczas popełnienia czynu był niepoczytalny. To dość dziwna decyzja, szczególnie, że najpierw zginął Leonard i jego żona, a matka chwilę później, więc ta poczytalność tak jakby mu się włączała i wyłączała. Trochę to się wydaje naciągane. Motywowano to oczywiście tymi przeżyciami Jamesa z dzieciństwa i tymi jego problemami, paranoją i tak dalej. No ale dlaczego był winny jednych morderstwa, innych nie, to ciężko mi jest to zrozumieć, no ale taki wyrok zapadł. Choć była to tak naprawdę kwestia głównie symboliczna, bo ostatecznie za te dwa morderstwa i tak dostał dwa dożywocia. W tym czasie był to najwyższy wyrok, jako że kara śmierci była zawieszona. Później kilkukrotnie James występował o przedterminowe zwolnienie, ale za każdym razem mu odmawiano. Jego uwolnieniu sprzeciwiała się m.in. matka Almy, twierdziła, że Rupert jest tak naprawdę winien nie 11 śmierci, a 13. 3 lata po zabójstwie ojciec Almy popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę o 4 nad ranem w Wielkanoc. A podczas procesu w 1982 roku jeden z ławników zasłabł podczas procesu, miał atak serca i zmarł. Zdaniem matki Almy na skutek szoku wywołanego widokiem zdjęć z miejsca zbrodni. Rupert zmarł zupełnie niedawno, w zeszłym roku, w czerwcu 2022 roku. Miał 88 lat i zmarł z przyczyn naturalnych. Dom, w którym doszło do zbrodni, został wystawiony na licytację rok po morderstwie, po tym jak wyprzedano wszystkie sprzęty, które były coś warte i to, co zostało, wyrzucono. Dom został wyczyszczony, odnowiony i wkrótce znalazł też nowego najemcę. Była to rodzina, która o wielkanocnej masakrze podobno wcześniej nie wiedziała, przynajmniej nie kojarzyła jej z tym domem. Nie zagrzali tam jednak miejsca i potem twierdzili, że słyszeli w domu jakieś dziwne głosy i miały się tam dziać różne niewyjaśnione rzeczy. Później dom był jeszcze kilkukrotnie wynajmowany. To w połączeniu z dramatyczną historią, która się tu rozegrała, musiało oczywiście zaowocować pogłoskami o tym, że dom jest nawiedzony. Kilka lat temu kobieta, która kupiła dom i zamieszkała w nim z dwójką małych dzieci, pokazała w mediach zdjęcia śladów krwi na schodach, które przetrwały te wszystkie lata i widocznie nie zostały zauważone przez tych, którzy ten dom czyścili. Widok był dość upiorny. Ale kobieta nie narzekała na żadne paranormalne aktywności w domu, podobnie jak poprzedni właściciel, który miał ten dom od 1989 roku. Bardziej niepokojąca była myśl, że James Rupert mógłby zostać warunkowo zwolniony z więzienia, bo w tym czasie właśnie się o to starał, no i perspektywa, że mógłby chcieć odwiedzić swój dawny dom, była dość przerażająca. No ale to się nigdy nie stało, jak już wiemy. Główną uciążliwością dla mieszkańców domu przy Minor Avenue i ich sąsiadów są ciekawscy, łowcy duchów, ludzie, którzy chcą zobaczyć upiorny dom, w którym doszło do wielkanocnej masakry. Niektórzy proszą, by pozwolono im odbyć tam jakiś seans, jednak właściciele domu zgodnie twierdzą, że żadnych paranormalnych aktywności tam nie ma. Sprawa wielkanocnej masakry jest o tyle przerażająca, że tak potworne czyny, jakich dopuścił się James Rupert, taka makabryczna zbrodnia, nie ma właściwie żadnego wyjaśnienia, bo oczywiście to, że bracia się kłócili w dzieciństwie, to, że James miał może niezbyt udane życie, no to tak bywa, ale nie on jeden.
A jednak większość ludzi nie zabija swojej całej rodziny przez z takich pobudek, a James nigdy tak naprawdę do tego czynu się nie przyznał i swoich motywacji w żaden sposób nie wyjaśnił, co sprawia, że jakoś ciężko jest sobie poukładać w głowie to, co tam się wydarzyło i jakoś to zrozumieć. Jest to po prostu straszliwie bezsensowna zbrodnia. No chyba wystarczy już tych wielkanocnych masakr jak na jeden odcinek, choć temat zapewne nie został jeszcze wyczerpany i można pewnie znaleźć jeszcze na całym świecie niejedno morderstwo popełnione podczas Świąt Wielkiej Nocy, ale zostawmy je sobie już na kiedy indziej. Ja chciałam Wam życzyć spokojnych świąt, bez żadnych masakr. Życzę Wam, żebyście mogli spędzić ten czas tak jak chcecie i tak jak sami tego akurat potrzebujecie. A tymczasem kończę już dzisiejszy odcinek. Źródła jak zawsze macie podlinkowane w opisie. Są tam też linki do subskrypcji na Spotify i Patronite. Specjalne podziękowania dla moich patronów z najwyższych progów, czyli KP, Rafał Borowski, Marcin Trzeciak, Waldek Czapiewski i Inka W. Bardzo Wam dziękuję. Reszta podziękowań jak zawsze w opisie odcinka i na planszy na YouTubie. Mam nadzieję, że te święta upłyną Wam w spokoju. Także wesołych świąt wielkanocnych i do usłyszenia. Zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.